twoją woli gotowie. Spodziewaj się dzisiaj lub jutro wizyty mojej koło twojej burdelskiej willi. Jeżeli widzisz, to tak, jeżeli nie, to nie. Dlaczego to twoja mamusia pojechała do Ameryki? Ale mamusi proszę nie zaczepiać. On na twoją mamusię nic złego nie gadał. Nie, ja tego chcę. Ale, no, ale nic, ale nie zaczepiajmy rodzin, Krzysiek. Rodzina to jest rodzina, mamusia jest mamusią i ale zostaw. Ale chcemy się zapytać. Pojechała za pieniędzmi, proste i logiczne. Nie za pieniędzmi. No. Niechom to się reszta. A za czym pojechała? Poza kamerą punktowie. No to nie gadajmy na temat. I wiesz. Mam. Także chcę tylko się zapytać ciebie, Wojku. Dlaczego ty nie pomagałeś dla mamy, dla taty? Dlaczego twój brat musiał ciebie chodzić, szukać? Mama tu wysyłała brata Mariusza, ażeby ciebie szukał. Powiem tobie, Wojtku, dlaczego ty nie słuchałeś rodziców? Dlaczego ich nie kochałeś, nie szanowałeś? Bo ojciec i matka tobie, jakbyś małe dziecko, podcierali tyłek. Całowała, ojciec całował ciebie, nosił na rękach, mamusię nosiła, karmiła ciebie, tak moja. Widzisz, ja, jak mamusiu starsze lata, dorosłejsze, ja już w latach 10-11 w Wilkowie, widzisz co robiłem, orałem, brunowałem, siałem zboża. To ty jak miałeś 12 lat już zapierdalałeś w polu? Tak. Orałeś, brunowałeś? Wszystko. Wszystko robiłeś już, tak? Wszystko. Od którego roku życia już w pole poszedłeś? Od 10. To 2 lata napierdalałeś. Tak. To 2 lata pracy masz, tak? Tak. Więcej lat mam, bo do 75. No ale 10 lat, no to siedziałeś na dupie, jako dziecko małe. Nie, 10 lat ja już w polu byłem. To dlaczego ty mówił to, że ty nic nie robiłeś całe życie? Ale kto mówi? No ludzie mówią tak. Bo ludzie lubią jechać po mnie.